14 marca 2001 roku o godzinie 16.50 dyżurny stanowiska kierowania otrzymuje informację o zdarzeniu na drodze w Obornikach Śląskich. Kierowca jechał dość szybko, prawdopodobnie stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na pobocze, uderzył w drzewo, dachował. Po dotarciu na miejsce KDR, kierujący działaniami ratowniczymi, informuje stanowisko kierowania, że na drodze znajduje się rozbity samochód, który prawdopodobnie dachował, uderzył o drzewo, kierująca osoba wypadła z tego samochodu. Osoba, która kierowała pojazdem, znajdowała się na posesji obok tego drzewa i była zaopatrywana przez druhów z jednostki OSP Oborniki Śląskie. Kierowca był mocno poturbowany, rozbita głowa, miejsce działań zostało zabezpieczone, wycieki zostały ograniczone. W oczekiwaniu na Państwowe Ratownictwo Medyczne opieką objęty był przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej i ochotników z OSP Oborniki Śląskie.